Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytania publiczności, to prośba do Państwa, Państwa kandydatów, żeby tak może w skrócie 30 sekund, maksymalnie może 40 sekund coś o sobie powiedzieć i czym przede wszystkim Państwo, jeśli zostaniecie obdarzeni zaufaniem przez wyborców i otrzymacie Państwo mandat, dlatego chcieliby się przede wszystkim zająć przez te 5 lat swojej kadencji. Znów, jeśli mogę prosić teraz może o odwrotnej kolejności Pana Janka Wulok. Odjazdany. Dobrze, proszę. Janka Wulok, byłem dyrektorem szpitala w Cieszynie, w tej chwili jestem dyrektorem pogotowia, więc 30 lat pracuję w służbie zdrowia, dlatego zawsze pracuję w Komisji Zdrowia, w sejmiku chcę pracować nadal. Ponieważ lubię liczyć, jestem, pracuję w Komisji Budżetu, chcę pracować w Komisji Budżetu nadal. Oczywiście będę walczył o to, żeby w skład zarządu województwa śląskiego wchodził przedstawiciel naszego rejonu, najlepiej w randze marszałka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Artur Lach. Nazywam się Artur Lach, mam 21 lat, urodziłem się w Żywcu, mieszkam w Rokliwej miejscowości nieopodal Żywca. Jestem studentem, ale również podejmuję pracę. Mój przekaz jest jasny, tak samo jak całego mojego samorządu. Będziemy patrzeć im na ręce, będziemy czuwać, aby wasze pieniądze, pieniądze wszystkich obywateli były wydawane jak w najlepszy sposób, ale powstawały jak najwięcej przede wszystkim dróg, bo one są w opłakanym stanie, a idzie na nie kolosalna część pieniędzy, naszych pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Zimowska. Ewa Zimowska. Jestem lekarzem. Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Stomatologii. Moim takim marzeniem i ogromnym zaangażowaniem jest stworzenie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej. Przecież Państwo wiecie, że z roku na rok w zastraszającym tempie liczba pacjentów onkologicznych wzrasta. Pacjent po leczeniu medycznym, radioterapii, chemioterapii, hormonoterapii, właściwie zostaje sam ze swoimi problemami. Przerażony i zagubiony, wchodzi do różnych gabinetów, różnych lekarzy i szuka pomocy. Tej pomocy nie dostaje, nie otrzymuje. Zaczyna korzystać z pomocy medycyny niekonwencjonalnej. I tak naprawdę to wydłuża się jego okres powrotu do pracy, korzysta ze zwolnień lekarskich, korzysta również ze świadczenia ZUS i wydłuża się jego okres powrotu do pracy. Moim zadaniem jako radnej będzie stworzenie na terenie Podbeskidzia Centrum Onkologii, stworzenia rehabilitacji, mam tutaj po momencie, bo się tutaj trochę zapowietrzyłam, więc Centrum Onkologii, rehabilitacji Centrum Onkologicznej, prawda? Onkologicznej. Tak, proszę bardzo. Rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze sekundeczkę, dobrze? Pozwolimy Pani, bo Pani zawsze krócej odpowiada na pytania, więc... Ponieważ wiem o tym, że takie centra istnieją tylko w bardzo dużych miastach. Warszawa, Kraków, powiedzmy. Natomiast w Bielsku nie ma takiego, i na Podbeskidziu nie ma takiego centrum prawdziwego zdarzenia. Głównie chodzi mi o leczenie pacjentów z obrzękami. Państwo nawet nie zdajecie sprawy, jaki jest ogromny problem właśnie pacjentów, którzy mają obrzęki z różnych, czy po mastektomii, czy powiedzmy u mężczyzn po chorobach nowotworowych, czy nawet u pacjentów, którzy mają jakieś problemy naczyniowo-żylne. Więc w takim centrum ma powstać wszystko skomasowane razem. Rehabilitacja, pacjent przychodzi do psychologa, ma sklep medyczny, zaopatruje się w materiał medyczny, wszystko razem, żeby to wszystko skomasować w jednym miejscu. I o to będę walczyła, bo to jest mój cel właśnie w tej kadencji. Bardzo dziękuję. Przedstawienie swojej kandydatury proszę Panią Agnieszkę Lamek-Kochanowską. Nazywam się Agnieszka Lamek-Kochanowska. Jestem związana ze Śląskiem Cieszyńskim, natomiast mieszkam teraz w Bielsku-Białej razem z mężem. To jest moja pierwsza próba wejścia w taką politykę i także pierwsza próba kandydowania. W sejmiku chciałabym się bardzo zająć sprawami mieszkalnictwa komunalnego. Wiem, że sejmik mógłby takie działania wspierać,
także komunikacją właśnie transportem publicznym, ale także tymi sprawami opiekuńczymi, jak wsparcie żłobków, przedszkoli, a także edukacji. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Morin. Proszę Państwa, ja mieszkam w Wiśle, jestem matematykiem. Pracowałem w różnych miejscach jako matematyk, najpierw w Instytucie Systemu Sterowania na Śląsku, później w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu, w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, ale najdłużej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, gdzie przez wiele lat byłem dyrektorem. Jestem doświadczonym samorządowcem, bo byłem radnym i w Radzie Miasta, później byłem burmistrzem. W czasie jednej kadencji burmistrzem Wisły, teraz jestem w Radzie Powiatu, pracuję w Komisji Edukacji oraz Komisji Zdrowia, no więc chcę wykorzystać tą wiedzę samorządową teraz w kolejnym szczeblu samorządu terytorialnego, samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. To jest tak, jak się człowiek śpieszy. Mam szczęście, bo te pytania, które tutaj zostały zadane, to są właśnie te tematy, które znajdują się w moim programie, ale chciałem jeszcze o jedną sprawę zwrócić uwagę na temat edukacji regionalnej. Jest to niezmiernie ważne, abyśmy upowszechniali w kraju wiedzę na temat Śląska. Jesteśmy wyjątkowi pod względem naszej historii, pod względem naszego bogactwa kulturowego, dziedzictwa. Tę wiedzę w Polsce trzeba, jesteśmy niedoceniani w Polsce, nie rozumieją nas, ale żeby to robić, to najpierw my musimy sami dobrze tą wiedzę poznać, czyli stawiam również na taką mądrą edukację regionalną w szkołach, nauczmy dzieci, wnuki, a potem, żeby oni tą wiedzę upowszechniali dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Tomasz Jani. Nazywam się Tomasz Jani, lat 51, bielszczanin. Proszę Państwa, mogę powiedzieć na contrario, jestem niedoświadczonym samorządowcem terytorialnym, natomiast wykonuję od 20 lat zawód notariusza, częściowo w Tychach, obecnie w Bielsku, od ponad 10 lat. Mam spore doświadczenie w samorządzie zawodowym. Byłem wiceprezesem Izby Notarialnej w Katowicach, kadencję członkiem Krajowej Rady Notarialnej, a w latach 12-15 kierowałem tym najwyższym organem samorządu zawodowego notariuszy. Poza tym mam doświadczenie w zakresie informatyzacji, elektronizacji usług publicznych. Byłem prezesem spółki rejestry notarialne, która wprowadzała pierwsze rozwiązania w zakresie informatyzacji usług notarialnych. I moją pasją są w ogóle kwestie e-usługi innowacyjnej gospodarki. Także jeśli uda mi się znaleźć w sejmiku, to myślę, że Komisja Gospodarki Innowacji, nie znam dokładnej nazwy, pan w ogóle podpowie, ale coś w tym, to jest to, czym chciałbym się zająć. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.